Prokuratura Regionalna w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie byłego ministra gospodarki morskiej Marka Grubarczyka, a chodzi o niedopełnienie obowiązków przy przekopie Mierzei Wiślanej. Więcej już teraz od Bartłomieja Ślaka i jego gościa. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska z nami. Panie ministrze, pan jest w miejscu, w którym Marek Grubarczyk był jeszcze niedawno temu. Czy ta sprawa tych zarzutów, te wszystkie fakty wam już w ministerstwie też były wcześniej znane? One były wcześniej znane, dlatego że Najwyższa Izba Kontroli pokazała jasno, jakie były nieprawidłowości przy realizacji przekopu Mierzei Wiślanej. Ale prawda jest taka, że to nie chodzi tylko o przekop, bo w każdym miejscu, w którym sprawdzały, jakie są efekty rządów PiS w gospodarce morskiej, to wszędzie jest jakiś wielki problem, a przekop Mierzei jest jednym z nich. Ale o co tu chodzi? Czy Marek Grubarczyk nie chciał informować pozostałych członków rządu, że budżet będzie przekroczony, że wydatkowane są pieniądze ponad budżet inwestycji? Na to wygląda, że nie poinformował Rady Ministrów, tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Ta inwestycja kosztowała prawie 2 miliardy złotych i kosztowała prawie dwa razy tyle, ile miała pierwotnie kosztować. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że to przedsięwzięcie nie było po prostu ekonomicznie uzasadnione. I teraz jest zasadnicze pytanie, dlaczego realizowano działania, pomimo tego, że Rada Ministrów nie została o tym poinformowana. Dlaczego wydawano setki milionów złotych bez tak zwanego zielonego światła na realizację tych przedsięwzięć. Ale wydawał Marek Grubarczyk na przykład polecenia bez pozwolenia? No prawda jest taka, że pomimo tego, że nie było konkretnych dokumentów w tej sprawie, to Marek Grubarczyk mówił dyrektorem, pisał do dyrektora Urzędu Morskiego, proszę realizować to działanie i na to mamy potwierdzenie w dokumentach. Pan się spodziewa, że to jest kolejna osoba, kolejny odcinek serialu Uchylanie Immunitetu niedługo? Od tego jest prokuratora i od tego są sądy, aby wymierzać sprawiedliwość, ale jestem przekonany, że każde działanie, które było niezgodne z prawem i doprowadziło do szkód skarb państwa, no, każda taka osoba musi liczyć z tym, że będzie za to odpowiedzialna. Ci, którzy uczciwie postępowali, myślę, że nie mają się czego obawiać. Prokuratura i sądy, ale po drodze jesteście wy, jeśli immunitet miałby być uchylony. I jeżeli okaże się, że te zarzuty są uzasadnione, to myślę, że Sejm nie będzie miał żadnych wątpliwości. Zresztą nie jest to pierwsze zawiadomienie, które zostało, które dotyczy konkretnych działań, które były podejmowane przez poprzednią władzę, w tym przez zarządy spółek nadzorowane przez ministra Grubarczyka. Takich zawiadomień jest już kilka, bo mamy tutaj do czynienia z sytuacjami bardzo bulwersującymi, między innymi jak kolega prowadzący pizzerię Joachima Brudzińskiego zarobił miliony złotych w porcie i dostawał aneks do tych umów po przegranych przez PiS wyborach po to, żeby zarobić kolejne setki tysięcy złotych. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie ludzie związani z PiS jako dyrektorzy w Polskiej Żegludze Bałtyckiej nagle zapewniali sobie 15 dodatkowych ekstra pensji, jeżeli zostaliby zwolnieni. Do tego mamy informacje o tak zwanych takich niejasnych rejsach, na które wydawano ponad milion złotych i dzisiaj jest to wielka strata spółki Skarbu Państwa. Więc tych spraw jest wiele i każda z nich musi zostać rzetelnie wyjaśniona. A bazując na pana wiedzy, jeśli chodzi o przekop Mierzei, to jest koniec, jeżeli mówimy o działaniach wymierzonych w konkretne osoby prokuratury, czy myśli pan, że nie? Myślę, że rolą prokuratury jest sprawdzenie tego dokładnie. Ja chcę tylko powiedzieć, że pomimo tego, że wydano prawie 2 miliardy złotych na tę inwestycję, to do dzisiaj do Elbląga nie mogą wpływać duże statki. I prawda jest taka, że musimy zrobić coś, żeby ta wielka, bardzo droga inwestycja była w końcu użyteczna. I dlatego podejmujemy już działania, które sprawią, że pogłębienie tego toru wodnego pozwoli na wpływanie dużych statków do Elbląga, takich o długości 100 metrów, zanurzeniu 4,5 metra, bo to właśnie po to, żeby nadać użyteczności temu, co zrobił poprzedni rząd, bo wydali prawie 2 miliardy złotych i co z tego? Arkadiusz Marchewka, obecny wiceminister infrastruktury, o śledztwie prokuratury dotyczącym byłego już wiceministra infrastruktury.